Będzie zabawa, będzie się działo, i znowu nocy będzie mało. Będzie głośno, będzie radośnie. Znów przetańczymy razem całą noc, zakulisowo młoda para i teściowe odśpiewali nieoficjalny hymn Festiwalu Weselnych Przebojów. Amfiteatr w Mrągowie po raz kolejny zamienił się w największe wesele w Polsce. A czyje? Oczywiście Elżbiety Romanowskiej i Rafała Maseraka, którzy po 8 latach odnawiają śluby małżeńskie. Zobaczcie, jak wyglądał Festiwal Weselnych Przebojów Mrągowo 2024. Festiwal Weselnych Przebojów Mrągowo 2024. Co się wydarzyło? Goście zgromadzeni na widowni oraz miliony przed telewizorami poznali teściowe młodych, czyli wiecznie młode, Ewę Kasprzyk, mamę Rafała Maseraka oraz Iwonę Pawlowicz, mamę Elżbiety Romanowskiej. Młodzi zadbali oczywiście o znakomitą oprawę muzyczną, przy której nóżki same rwą się do tańca. W piątkowy wieczór zabrzmiały największe przeboje zespołu Klasik, Zenona Martyniuka, Piersi, Playboys, Poparzonych Kwą 3, Miłego Pana, Pięknych i Młodych, Nataszy Urbańskiej, Clio, Defis, Krystyny Giżowskiej, Andrzeja Rybińskiego. Rafał Maserak opowiada o imprezie. W Mrągowie co roku jest huczna zabawa. Razem z widzami i publicznością w amfiteatrze bawimy się od pierwszej nuty każdego utworu. Nie jest już tajemnicą, że wystąpi u nas sam król, czyli Zenek Martyniuk, będzie oczywiście też Sławomir, zespół Boys, Klasik, Clio i naprawdę mnóstwo innych wspaniałych artystów. Biletów już dawno nie ma, co świadczy o tym, jakim zainteresowaniem cieszy się nasza wakacyjna impreza. Idąc z duchem czasu i pozostając w trendach, postanowiliśmy z moją ślubną Elą, po 8 latach odnowić przysięgę, wyprawiając kolejne huczne wesele. To absolutnie święto miłości, więc emocje i uczucia grają pierwsze skrzypce i oczywiście fantastyczna taneczna uczta, mówi Rafał Maserak. Transmisja Festiwalu Weselnych Przebojów na antenie telewizji Polsat o godzinie 20:00.